Nagranie i produkcja Studio Plac. Dzień dobry, Joanna Miziołek, to jest program Mówiąc Wprost. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta, teraz PR-owiec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznijmy od tego, kto wygrał te wybory. Wybory wygrało ponad 45 tysięcy kandydatów, którzy zostali dzisiaj radnymi szczebla sejmikowego, powiatowego, radnymi miast i gmin, radnymi dzielnic warszawskich, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, to w sumie ponad 45 tysięcy osób, to przede wszystkim personalnie te osoby mogą się czuć zwycięzcami. Ale Platforma czy PiS? I każdy tutaj znajdzie swoją odpowiedź. Czy każdy tutaj znajdzie te miejsce, w którym powie, że jesteśmy zwycięzcami. No bo to są trochę inne wybory niż wybory prezydenckie, czy wybory nawet parlamentarne. Tutaj mamy kilka szczebli samorządów i PiS może powiedzieć tak, no mamy 34%, ponad 34% w wyborach sejmikowych. Wygraliśmy w wyborach sejmikowych w skali ogólnopolskiej. No i będzie to prawda. Platforma może powiedzieć, no my mamy pewnie najwięcej prezydentów w dużych miastach. Co więcej, chociaż zajęliśmy drugie miejsce w wyborach sejmikowych, to będziemy rządzić w, zdaje się, 11 sejmikach. Więc jesteśmy zadowoleni. Trzecia droga może powiedzieć, no droga Platformo, możecie rządzić w tych 11 sejmikach w znacznej mierze także dzięki temu, że my dostaliśmy ponad 14%. Znowu jesteśmy na tak zwanym pudle, na trzecim miejscu, czyli w strefie medalowej. I też ten wynik jest dla nas zwycięzcą, więc każda z tych trzech partii w jakimś wymiarze może być zadowolona, no ale tutaj zawsze można znaleźć też pewne słabości, no bo z jednej strony PiS wygrywa wybory na poziomie sejmikowym, no ale wszystko wskazuje na to, że będzie rządził w 5 sejmikach, a nie więcej. No tak, ale Platforma zdobywa 11, ale nie dostała jakiejś takiej wielkiej premii za to, że rządzi i nie przeskoczyła PiSu. Znowu trzecia droga, tak jak mówię, ma 14% ponad, więc jest bardzo dobry rezultat, no ale na poziomie gdzieś tam miast, radnych miast, chyba nie za wiele radnych nie ma, więc tak jak mówię, każdy może, to pewnie teraz będzie zwane dokładnie przez sztaby, przez centrale partyjne, że jest kilka powodów do zadowolenia w każdej z tych partii, ale też pewnie kilka takich powodów, no nie chcę powiedzieć, że do smutku, no ale do wyciągania wniosków. No osobnym bytem jest tutaj Lewica, która faktycznie osiągnęła wynik i pod względem i radnych, i takim procentowym mniejszy od chyba zakładanego. To zaraz przejdziemy do tych mniejszych partii, ale skupmy się na razie na Platformie i PiSie, no bo przynajmniej takie medialne spekulacje i też partyjne spekulacje Platformy Obywatelskiej to były takie, tutaj czytałabym Romana Giertycha, że nawet odbierzemy wam ostatni jeden sejmik, który wam zostanie, podkarpacki. Czyli było takie jakby zawyżenie oczekiwań, tak, że rzeczywiście te wybory, jak to pisze Tomasz Lis, trzeba było dojechać PiS. No tak, i to dojechanie się nie udało, ale to są dopiero 100 dni rządów. Pamiętajmy, że jakieś 5 miesięcy temu, tak, odbyły się wybory parlamentarne, w których PiS uzyskał 35%. Więc naiwnością było myślenie, że po 5 miesiącach Prawo i Sprawiedliwość, nie wiem, spadnie poniżej 30% czy nawet na 22-23%. 5 miesięcy naprawdę nie było do czasu, nie wydarzyło się nic po stronie Prawa i Sprawiedliwości takiego, żeby ten elektorat odpłynął, a czasami były takie elementy je mobilizujące. Pamiętajmy, że też wybory samorządowe rządzą się trochę innymi prawami niż wybory parlamentarne. No, w polityce jest tak, że no, często kluczem do dobrych wyników jest wywołać odpowiednie emocje. Pozytywne dla własnej partii, negatywne dla innych. O ile łatwiej to zrobić w wyborach prezydenckich... Nie ma emocji czy w wyborach samorządowych. No, w wyborach prezydenckich czy w wyborach parlamentarnych, no w wyborach samorządowych trochę trudniej te emocje wywołać, nie? Bo trudniej zwodować tak zwane tematy czy ogólnopolskie, czy tematy takie światopoglądowe, no bo zawsze ktoś powie, no ale wybieramy radnych, prezydentów, burmistrzów, którzy będą decydować, nie wiem, o drogach, szkołach, przedszkolach, to dlaczego wy nam wychodzicie z tematami światopoglądowymi, o których ci radni, czy prezydenci, burmistrzowie nie będą decydować, więc trudniej jest zmobilizować taki też czasami elektorat, który głosuje na Platformę Obywatelską, bo zobaczmy, gdzie były największe ubytki. Wśród młodych. Młodzi są często akcyjni, jak jest jakaś akcja, jest jakaś mobilizacja, a tak było w październiku, gdzie faktycznie udało się
Koalicji Obywatelskiej, czy szerzej ówczesnej opozycji, zmobilizować dużo odsetek młodych, a dzisiaj pewnie dla młodych te wybory już nie były tak interesujące. A z drugiej strony no, elektorat Prawa i Sprawiedliwości to często osoby, nazwijmy troszkę w innym wieku, starsze, które no, z przyzwyczajenia też chodzą na wybory, które nie chodzą, nazwijmy tak, akcyjnie, tylko uważają to pewien obowiązek. Jest pewien rytuał dzienny, niedziela, nie wiem, czy msza święta, wybory i obiad. I nie mówię tego w negatywnym kontekście, bo nie może, tylko no, bardziej opisowym. Więc tutaj ten dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości także wynika ze struktury elektoratu, że ten elektorat chodzi z wyborów na wybory, a Platforma ostatnie wybory, czy koalicja, która dzisiaj rządzi, wygrała generalnie dzięki tym wyborcom, którzy zazwyczaj na wybory nie chodzą, a wkurzeni przez PiS, zmotywowani przez właśnie dzisiaj rządzące ugrupowania, poszli i dali tą wyśmienitą frekwencję. Dzisiaj tego nie było. No i pewnie także dlatego dobry wynik Prawa i Sprawiedliwości, lepszy niż wielu zakładało i także chyba lepszy niż oczekiwali w centrali PiS, bo tam jednak faktycznie się bałano, że nie, że jeden sejmik zostanie utracony, tylko że może się skończy na trzech sejmikach, a jeśli faktycznie Prawo i Sprawiedliwość utrzyma, na co ma szansę, władzę w pięciu sejmikach, no to też zupełnie inaczej ta partia będzie podchodzić do wyborów europejskich. No i także to także spowoduje, że te struktury będą miały także, nazwijmy, miejsce, gdzie mogą, no prawda, działać. Ale czy to działać? Jest taki przeskok do wyborów europejskich, że Prawo i Sprawiedliwość też może zająć pierwsze miejsce? To w zależności będzie, jak znowu się ułożą koalicje, bo to będą też zupełnie inne wybory. Ciekaw jestem ich frekwencji, bo ta frekwencja w 2019 roku, jak na wybory europejskie, była bardzo duża, bo to było chyba ponad 45%. Normalnie było czasami ponad wyżej 20%, więc znowu tu będzie wszystko zależało od kwestii frekwencji mobilizacji danego elektoratu. No, w tym wypadku udało się zmobilizować PiS-owi swój elektorat. Największej partii, znaczy partii rządzącej, czyli Koalicji Obywatelskiej, jeden z partii współrządzących, udało się to mniej. Też, jak pamiętam, to zawsze przy różnego rodzaju wyborach były różnego rodzaju akcje profrekwencyjne, różnego rodzaju takie rzeczy, które miały motywować ludzi do pójścia na wybory. W tych wyborach jakoś tego nie było, a władza ma instrumenty, żeby to robić. No, pamiętamy kiedyś te wozy strażackie czy inne zachęty. Dzisiaj tego nie było i być może to też jest odpowiedź, dlaczego po stronie dzisiaj partii rządzących ten wynik nie, no jest dobry, no bo w sumie uzyskają 11 sejmików. Sumarycznie to jest cały czas ponad 50%, no ale pewnie liderzy tych partii czyli na więcej, zwłaszcza liderzy lewicy. Pan mówił o tych młodych, ale ci młodzi mimo wszystko, teraz jak pokazywały badania, nie było tak dużych różnic między Platformą i PiS-em. To znaczy, zdaje się, bo były 3 punkty procentowe, tam 21, tak, no, 24. No, a wcześniej to była przepaść. No przepaść, bo właśnie poszli ci młodzi, którzy zostali zachęceni głosowaniem na antypis, odsunięciem PiS od władzy. Oni pewnie uznali, że swoją, w cudzysłowie, robotę wykonali 15 października dzięki ich głosom, dzięki ich aktywności. PiS się udało odsunąć od władzy, a tutaj jakby trudniej było to przedstawić, że te wybory są równie ważne, że trzeba dokończyć jakiś proces odsuwania PiS od władzy. Pewnie nie, wybory samorządowe też są bardziej skomplikowane, no bo wybiera się różne szczeble, jest mnogość kandydatów, więc też pewnie dla młodzieży to nie był tak prosty wybór. Wcześniej był prosty, odsuwałem PiS od władzy, a dzisiaj no, pewnie tych elementów zabrakło. Zabrakło elementów mobilizujących, zabrakło znowu takich rzeczy profrekwencyjnych i pewnie młodzi uznali, czy znaczna część młodych, że nie ma tutaj takiej sytuacji, że trzeba iść, bo inni idą, bo taka jest potrzeba, bo taka jest konieczność i stąd niższa frekwencja. Czyli co, może ta fala tak naprawdę pojawiła się raz? Aleksander Kwaśniewski mówił o tym, że po prostu elektorat, wyborcy zrobili się wymagający. I to nie jest tylko tak, że można mówić cały czas o rozliczeniach, tylko trzeba było też realizować obietnice. A Platforma Obywatelska na 100 dni nie zrealizowała 100 konkretów. Więc może
To pewnie jest do głębszej analizy. Trudno tak dwa dni po wyborach, kilka dni po wyborach od razu powiedzieć, jakie były powody, że znaczna część jakiejś grupy społecznej czy jakiegoś segmentu wiekowego nie poszło, ale to mógł być jeden z powodów, że faktycznie no, wyborcy też oczekują pewnych realizacji, pewnych obietnic. To po pierwsze, ale mi się wydaje, że też dużo miało to, że jednak to są inna specyfika wyborów. Wybory samorządowe zawsze cieszą się niższą frekwencją czy niższym powodzeniem, mimo że są teoretycznie bliżej ludzi, bo się często wybiera radnego w gminie, w mieście, gdzie można tych ludzi czy spotkać na ulicy, czy wręcz znać. A z drugiej strony no, one zawsze były, frekwencja była zawsze niewiele ponad 50%, a czasami poniżej. Więc to chyba tutaj też nie zdarzyło się nic jakiegoś takiego wyjątkowego. No, frekwencja podobna jak w poprzednich, trochę niższa, ale jednak nie jakoś diametralnie niższa niż w wyborach 2018. Jarosław Kaczyński powiedział, że pogłoski o jego śmierci były przedwczesne, tak jak Mark Twain kiedyś stwierdził. No właśnie, więc czy to jest rzeczywiście tak, że Donald Tusk trochę przywrócił do życia Prawo i Sprawiedliwość taką decyzją, żeby nie iść z Lewicą do tych wyborów? Bo gdyby poszedł z Lewicą, to być może i wynik Lewicy, no i całej tej Koalicji Obywatelskiej byłby lepszy. No ale pewnie tam była inna konstatacja, że im słabsza Lewica, tym lepiej dla Platformy, bo Platforma będzie pozyskiwać część tego elektoratu i po co się potem z kimś dzielić, jak można mieć ten elektorat tylko dla siebie. Ja jednak wrócę do tego, co powiedziałem na początku. No, trudno było się spodziewać, że po kilku miesiącach, zaledwie kilku miesiącach po wyborach, których Prawo i Sprawiedliwość miało 35% przy bardzo wysokiej frekwencji, że nagle ten elektorat PiS-u się rozpłynie, go nie będzie, że nie pójdzie na wybory. No, PiS ma jednak swój żelazny, ale były jednak sytuacje, które być może ten elektorat mogły, bo z jednej strony to, co, czyli te wszystkie aspekty rozliczenia poprzedniej władzy, które podobają się elektoratowi Koalicji Obywatelskiej i oni na to czekali, wyborcy, i mówią, dobrze, tak trzeba, to z drugiej strony może mobilizować elektorat Prawa i Sprawiedliwości, że proszę bardzo, naszych atakują, trzeba ich bronić i idziemy na wybory. To pamiętajmy, że Prawa i Sprawiedliwość, różnie to można pewnie gdzieś oceniać, ale ma taki wierny, twardy elektorat, czy on będzie miał około 25 czy 30%, to w zależności pewnie od frekwencji, ale to są ludzie, którzy potrafią się zmobilizować. Też myślę, że gdzieś lokalnie, może to nie było widać centralnie, ale lokalnie w kampanii pewnie wielu radnych, wielu kandydatów ciężko pracowało i to też być może jest odzwierciedlenie, że w wielu miejscach ułożono dobre listy, czyli tak zwane listy mocne. Ja gdzieś tam wiem, nie robię wielkiej analizy, ale że no, Prawo i Sprawiedliwość utraciło kilkanaście miejsc w parlamencie, czy kilkadziesiąt, bo jest mniej kilkadziesiąt. I wielu posłów, którzy nie dostało się w tej kadencji Sejmu, startowało w wyborach sejmikowych. I oni często wiedzą, jak się robi kampanię, mieli wielką wolę i determinację. No chociażby do sejmiku województwa mazowieckiego, no tylko powiem o dwóch nazwiskach, które od razu mi się nasuwają, byłego posła Jarosława Krajskiego i posła Pawła Lisickiego, którzy startowali w wyborach sejmikowych i z tego, co widziałem na ich kontach twitterowych, to uzyskali bardzo dobre wyniki, więc to też mogło być też tak, że listy w niektórych miejscach były dobrze ułożone, że ci kandydaci im zależało i walczyli, no bo chcieli zostać w, no nazwijmy to, przedsionku wielkiej polityki. No jak ktoś wypadł z Sejmu, ale jest w sejmiku, to cały czas jest graczem, który gdzieś się tutaj liczy i to też był może motyw, że na przykład właśnie, że w sejmiku województwa mazowieckiego PiS wygrał, osiągnął bardzo dobry wynik, no choć nie będzie tutaj, wszystko na to wskazuje, rządził. I pewnie w kilku innych sejmikach też można wskazać takie sytuacje, gdzie właśnie byli posłowie, startowali do sejmików, a jeszcze no, kilka miesięcy temu robili kampanię parlamentarną, więc no, byli, nazwijmy to tak, rozgrzani, mówiąc po sportowemu. Ludzie ich też pamiętali, bo kilka miesięcy temu widzieli, znaczy znali, bo po pierwsze byli posłami jedną czy dwie kadencje, widzieli ich plakaty kilka miesięcy temu, więc takie rzeczy też należy brać pod uwagę. Ja to mówię tak na gorąco,
to wymaga pewnie głębszej analizy przez socjologów i politologów, ale to też pewnie się przyczyniło na niezły wynik PiSu, czy dobry wynik PiSu w wyborach sejmikowych, a także w wyborach powiatowych, bo jak widzimy, do rad powiatów PiS prowadził bardzo wielu radnych i też podejrzewam, że w wielu powiatach będzie rządził, co dla partii, która przychodzi do opozycji, traci instytucje centralne, straci wpływ na spółki, no pozwala też, jak to się mówi, żeby ulokować swoich członków i sympatyków w różnych miejscach, kolokwialnie mówiąc, znaleźć im pracę, co dla życia partyjnego jest bardzo ważne. My rozmawialiśmy po kampanii parlamentarnej o błędach kampanii, no to może teraz powiedzmy, jak ta kampania się zmieniła, no bo z jednej strony to, o czym pan mówi, czyli ułożenie list. Że listy w czasie wyborów parlamentarnych, no podobno one były źle ułożone, to teraz były dobrze. Czyli jakie wnioski na Prawo i Sprawiedliwość wyciąga? Ja nie mówię, że od razu wtedy były złe, dobrze. Ja podaję jakieś tam przykłady. To może jest za mało, żeby mówić o tym całościowo. Podałem przykłady właśnie z Mazowsza i też wiem, że w innych rejonach startowali posłowie PiSu, którzy pewnie zrobili bardzo dobre wyniki, nabili głosów na listę. W poprzednich, no były takie później w samym Prawie Sprawiedliwości takie głosy, że te listy nie były do końca dobrze ułożone, że niektórym się nie chciało pracować, że dostali za dobre miejsca i już nic nie robili, że kilka mandatów zostało przez to utraconych. No, ale myślę, że też ta kampania była trochę inna, bo Prawa i Sprawiedliwość już nie mogło korzystać z dobrodziejstw, które miał wcześniej, czyli na TVP. Przykład mediów publicznych. No kampania była, to chyba główne hasło było jesteśmy na tak, więc też było dużo takiej z jednej strony rozliczania obecnej władzy, z takiego punktowania, czyli takiej no, klasycznego uprawiania kampanii, czyli rozliczamy innych za niespełnione obietnice, plus stawiamy swoje, więc być może to też jest dla PiSu jakaś lekcja czy nauczka, że niekoniecznie jakby no, dociskanie tego hamulca czy tego gazu do podłogi mocniej, potem znowu hamulec, potem gaz znowu, tylko że lepiej się dobrze zrobić. Tak, że lepiej robić taką kampanię też pozytywną, w sensie no z jednej strony oczywiście trzeba punktować zawsze przeciwnika, no bo to jest oczywista rzecz, no ale z drugiej strony też pokazywać, że my mamy ofertę, nie tylko krytykujemy, ale mamy ofertę, wiemy co zrobić, potrafimy to robić i proszę bardzo, wyborcy, wybierajcie. I nie było tutaj, PiS nie miał wsparcia ani w mediach publicznych, nie miał wielu instytucji, nie mogło korzystać z wsparcia takiego, no, nazwijmy to miękkiego, że znowu jakieś programy, mówimy, że damy w ustarzackiej gminie z najwyższą frekwencją i tak dalej. Pozbawione tych możliwości, no, osiągnęło to, tak jak tutaj chyba się wszyscy zgadzamy, bardzo przyzwoity wynik w wyborach do sejmikowych. No, jedną osobowością, to co już wiemy od dłuższego czasu PiSu, jest no, mała zdolność, czy niewielka zdolność koalicyjna. Gdyby PiS miało większą zdolność koalicyjną, to równie dobrze dzisiaj mogłoby siąść i rozmawiać o koalicjach w innych sejmikach, no ale wiemy, że takiej możliwości nie ma i że Trzecia Droga wprost deklaruje, że będzie odtwarzać na poziomie sejmików koalicję ogólnopolską. Ta kampania właśnie była bardziej pozytywna niż negatywna. Ludzie Mateusza Morawieckiego teraz chodzą po mediach i między innymi Mateusz Morawiecki sam opowiada o tym, że no nie mieliśmy właśnie tej wsparcia w postaci TVP i wygraliśmy te wybory. I jest między nimi taki konflikt, bo oni mówią gdzieś nieoficjalnie, to była wina Jacka Kurskiego, Matyszkowicza, że tak ta kampania wyglądała. To znaczy, że właśnie TVP robiło taki hejt, no, który był jakby trzonem tej kampanii, przecież oni sami wymyślili, to znaczy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości to. No ale tak czy owak, ostatecznie podczas tego wieczoru wyborczego za plecami Jarosława Kaczyńskiego stoi Jacek Kurski, czyli co? Który, jak słyszymy, no chce wrócić do polskiej polityki. Do polskiej czy do europejskiej? Do polskiej, ale w sensie tej w Polsce, a nie gdzieś już w Waszyngtonie, ale wrócić przez Brukselę, bo najbliższe wybory takie, w których można wystartować jak się jest dzisiaj poza polityką, czy nie jest się posłem, właśnie senatorem, no to są czerwcowe wybory do Europarlamentu i chyba Jacek Kurski raczej nie kryje tych ambicji, był kiedyś europosłem i pewnie będzie się toczyć walka o miejsca na listach, nie tylko to będzie związane z powrotem Jacka Kurskiego, tylko no, z pewną konstatacją, że
Prawo i Sprawiedliwość w 2019 roku osiągnął bardzo dobry wynik, powyżej o chyba 44 czy 45%, jeśli dobrze pamiętam, i miało 27, czy ma 27 europosłów, posłów do Parlamentu Europejskiego. No a teraz, no tych posłów będzie trochę mniej, a chętnych jest zawsze więcej, tak, tych miejsc biorących, więc no, to znowu będzie też rodzić napięcia wewnętrzne, ale nie tylko w PiS-ie, bo najbliższe wybory to też pierwsza kwestia ułożenia list, ale też ułożenia koalicji. No jeśli widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość raczej pójdzie tak jak do tej pory, czyli będzie tam suwerenną Polską, no to więcej pewnie zamieszania, czy więcej problemów z ułożeniem list będzie pewnie po dzisiaj stronie rządowej, bo są różne pomysły, różne kilka partii i niekoniecznie te koalicje mogą być takie jak dzisiaj, czyli że trzecia droga pójdzie jako PSL i Ruch Szymon na Hołowni, tylko tutaj też może się pomieszać. To znowu po jednych wyborach nie ma za bardzo czasu na taki, nazwijmy to, odpoczynek partyjny, tylko jest za chwilę, no dwa miesiące, trzy tygodnie, to w tej chwili to za chwilę pewnie do drugiego weekendu majowego będą się ostrzegać jakieś takie przymiarki co do i sojuszy, i co do list, więc cały czas jesteśmy w tym cybie kampanijnym. Mm-hmm. No właśnie trzecia droga podczas tego swojego wieczoru wyborczego dała taki jasny sygnał, że nie podoba im się to, co zrobił, jak rozumiem, Donald Tusk. No bo z jednej strony Szymon Hołownia o tym mówił, z drugiej strony Władysław Kosiniak-Kamysz, oczywiście nie używając nazwiska, ale pokazując, że byli tacy, którzy nam tutaj na ostatniej prostej przeszkadzali, mówi, żeby nas nie głosować. A to Donald Tusk napisał na portalu X to wprost, że już teraz z tego taktycznego głosowania można... Ja myślę, że to było generalnie takie pewne sygnał puszczony i Donaldowi Tuskowi, ale także liderom lewicy, bo po lewej stronie też, z lewej strony też trzecia droga dostała troszkę takich ataków, czy Szymon Hołownia personalnie od posłanek lewicy. Zaborcy. Czy inne rzeczy, więc w okresie kampanijnym no, nie było takiego momentu, że wyciszamy różnice zdań, bo które są oczywiste po naszej stronie, tylko było no, często wymiana zdań, często taka dość nawet ostra, no, raczej tak w kampanii takie rzeczy nie służą. A na koniec trzecia droga może powiedzieć, proszę bardzo, my znowu wyszliśmy z dobrym wynikiem ponad 14%, czyli faktycznie tyle samo, tak, co w wyborach europejskich, przepraszam, w wyborach parlamentarnych. Mimo, że znowu skazywano nas na porażkę, że mówiono, że będzie gorszy wynik, to 14% to jest naprawdę solidny wynik, znowu na trzecim miejscu, znowu, jak nazwijmy to, w strefie medalowej, a proszę bardzo, to inni nie dowieźli tych wyników, które by dałyby nam, nie wiem, kolejne sejmiki. Więc tutaj trzecia droga może spokojnie mówić właśnie, czy Władysław Kosiniak-Kamysz, czy marszałek Hołownia, że to my pokazaliśmy, że mimo tych ataków mamy dobry wynik i nie musimy się martwić, więc następnym razem nie ma sensu, żebyśmy w czasie wyborów w koalicji się atakowali. I chyba tutaj trochę słuszności jest. A z drugiej strony polityka to emocje, to ludzie i ciężko nad tym wszystkim zapanować, zwłaszcza w kampanii, gdzie każdy walczy o jak najlepszy wynik, a często to ten wynik może być osiągnięty kosztem koalicjanta. Jest podobno taki plan, opisywała go Interia, że Donald Tusk chciałby pójść do wyborów europarlamentarnych z PSL-em, tylko z PSL-em, rozbijając trzecią drogę. Czy to jest dzisiaj realne wobec tego dobrego wyniku? No bo jest też takie uzasadnienie. Jesteśmy w jednej frakcji europarlamentarnej EPP, bo PSL i Platforma są w tej frakcji. Potem w Parlamencie Europejskim rozdział różnego rodzaju stanowisk, wpływów. No zależy także od tego, jak liczna jest delegacja narodowa w danej frakcji. Ugrupowanie Szymona Hołowni jest afiliowane przy innej europejskiej partii w europarlamencie, więc Donald Tusk ma pewien argument, ma też drugi argument, że no 5 lat temu startowaliśmy też z tych samych list. No i pytanie raczej jest do liderów trzeciej drogi, czy oni uznają, że ten projekt także na wybory europejskie będzie podtrzymany, czy są umówieni, że na przykład, nie wiem, wybory europejskie rządzą się właśnie tutaj, mogą być inne koalicje i pójdą osobno. Myślę, że to właśnie to jest ten moment, kiedy będzie ostrzegane i pewnie Donaldowi Tuskowi będzie bardzo zależało
będzie zależało na koalicji z PSL-em w wyborach europejskich, czyli takiej trochę koalicji europejskiej z 2019 roku, być może tylko bez lewicy. No i tutaj piłka będzie po stronie PSL-u i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Jakie decyzje partia podejmie, z kim ostatecznie pójdzie w koalicję, bo są, tak jak mówię, argumenty i za jedną, i za drugą konstelacją. Argument za trzecią drogą jest tak, że jesteśmy koalicją, ludzie już nas rozpoznają, znają. Dwa no razy osiągnęliśmy 14% i jest szansa na powtórzenie i to też są mocne argumenty, ale są tak jak te argumenty dotyczące właśnie później wpływów w Parlamencie Europejskim, o których mówiłem i które na pewno Donald Tusk będzie podnosił, które też no, liderzy PSL-u też będą musieli brać pod uwagę. W tych wypowiedziach medialnych politycy lewicy trochę jakby już prosili Donalda Tuska, weź nas na listy ze sobą. Czy to jest realne? Na przykład pójdzie z lewicą taki zamiast PSL-u. Taki w tym ambaras, aby dwoje chciało naraz. Tak. Więc z jednej strony Donald Tusk może powiedzieć, dobrze, wezmę was na listy, ale na swoich warunkach na przykład, nie? Znaczy tu ten wynik na pewno stawia lewicę w trudniejszej sytuacji, bo albo musi zaryzykować, że pójdzie sama w wyborach i w tych wyborach powtórzenie tego wyniku, no to może się przełożyć co najwyżej pewnie na jakieś pojedyncze mandaty. Jeśli to byłoby tak właśnie około 7%, to wtedy tych mandatów nie jest wiele, to mogą być, nie wiem, 1-3 mandaty. No w zależności też jakie wyniki osiągną inne ugrupowania, no ale na pewno nie jest wiele. No a z drugiej strony no Donald Tusk, wiedząc, że tutaj lewica może no, przekroczy próg, przypuśćmy, ale może ten wynik nie daje im wielu oposów, może zawsze ma lepszą pozycję negocjacyjną, nie? Może powiedzieć ok, ale to nie będzie wspólna lista koalicyjna, tylko na przykład, mówię, nie będzie wspólna lista koalicyjna, tylko kilku waszych kandydatów będzie na naszych listach i to wcale nie na jedynkach. Także tu nadchodzi znowu czas, który dla koalicji jest o tyle trudny, że każdy będzie walczył o swoje i nie zawsze te interesy są zbieżne. Gdzieś każdy będzie walczył o to, żeby mieć jak najwięcej łoposów, no a w tym wypadku to często będzie się odbywać kosztem koalicjantów. Jarosław Kaczyński powiedział, że to było 9. zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości, no bo w kwestii wyników to oni rzeczywiście zwyciężyli. No i mówi, no i czekamy na 10. w wyborach europejskich. No gdyby tak się stało, że jednak na pierwszym miejscu znowu jest PiS, no to jaki to będzie sygnał dla koalicji rządzącej? Tak jak pani powiedziała, że to faktycznie są kolejne zwycięskie wybory, tylko że to są już drugie wybory. Trusowe zwycięstwa. Troszkę tak, których zwycięstwa PiS nie jest w stanie w pełni skonsumować, nie? Bo w poprzednich wybrał wybory parlamentarne, że był na pierwszym miejscu, ale nie mając zdolności koalicyjnej, nie utworzył rządu. Teraz oczywiście ma na najlepszy wynik w wyborach do sejmikowych, ale z tego się zrobi pewnie rządzenie w 5 sejmikach, a nie w kilkunastu, więc to jest tak, że problem PiS-u jest dzisiaj ten brak zdolności koalicyjnej. No w wyborach europejskich jest trochę inaczej, bo tam się nie szuka koalicjanta na szczeblu krajowym, tylko się tworzy grupę w Europarlamencie, więc tam jeśli PiS będzie walczył o najlepszy wynik, to zawsze potem powie tak, mamy tyle europosłów, wygraliśmy. Więc tutaj to też jest ważne, nazwijmy to psychologicznie dla każdej partii, żeby pokazać nam, albo znowu wygraliśmy, albo wreszcie wygraliśmy. Dlatego też te wybory będą dla każdej partii ważne. Nie dlatego, że mają wpływ na rządzenie w kraju, nie dlatego, że się przekładają na liczbę stanowisk właśnie w sejmikach, w powiatach, czy gdzieś indziej, bo to jednak jest raczej taka, nazwijmy, dobra przyszłość dla kilkunastu osób w Europarlamencie, no ale z przyczyn takich propagandowych, z przyczyn takich psychologicznych będą miały znaczenie i pewnie każda z partii będzie tutaj do nich podchodzić na poważnie. Ale te najważniejsze wybory, które będą miały największe znaczenie chyba dla domknięcia tego cyklu, to prezydenckie. I teraz ten Tomasz Bocheński, który no nie dostał jakiegoś rewelacyjnego wyniku, no chyba nie może liczyć na to, że będzie kandydatem PiS-u na prezydenta. Znaczy, wynik jest lepszy niż w Exit Polach, bo no tam tak, prezentowany przez Exit Pole był faktycznie... Ale usłyszeliśmy Exit psychologiczny. Tak, nie, ten, który był prezentowany przez Exit Pole, to wyglądał bardzo słabo, teraz jest trochę lepszy, no ale znowu to jest jednak słabszy wynik niż wynik Patryka jakiego, no niż chyba nawet na pewno Jacka Sasina, niż wyniki prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie. To
no powiem tak, pan teraz radny chyba, tak, bo zdaje się, że też startował do Rady Warszawy, radny Tobiasz Bocheński, no jest politykiem młodego pokolenia, więc jeszcze pewnie wiele przed nim. Natomiast chyba w 2025 to po stronie Prawa i Sprawiedliwości w grze będą inni kandydaci na urząd prezydenta. No właśnie, dlaczego on nie przekonał ludzi? Warszawa jest, nie wiem, czy też jest dobrym pomysłem, żeby na Warszawę rzucać kandydata, o którym się w przyszłości myśli, jako kandydaci na prezydenta Polski, bo Warszawa jest dla PiSu bardzo trudnym rejonem. Widzieli, że przegrają. Z oczywistych względów w Warszawie nawet po ciężkiej, trudnej kampanii, takiej, w której wiele sił i środków włożył Patych ponad 5 lat temu, polityk rozpoznawalny, bo ogólnopolski, też nie uzyskał poniżej 30%. Tylko że on był za bardzo radykalny, prawda? A tutaj już ten Tobiasz Bocheński, taki centrowo-liberalny. Był bardziej rozpoznawalny, więc to jest tak, że tutaj tak jest, że w Warszawie PiS zdobywa w różnego rodzaju wyborach od 25 do 30% i jak na razie to jest sufit. Bo sam Szyld tyle daje, ale z drugiej strony blokuje ponad to, że nawet jak kandydat się prezentuje, tak jak pani mówi, centrowo, jest człowiekiem młodym, tu można go spotkać w otoczeniu młodych ludźmi, tu na sportowo wykorzystuje różne możliwości czy techniki kampanijne i robi to, nazwijmy, całkiem sprawnie, no to jednak ten Szyld jest dla niego też pewnym obciążeniem. Więc Warszawa tak jest od 12 lat ułożona, że tu kandydat Prawa i Sprawiedliwości wielkich wyników nie zrobi. Andrzej Duda, prezydent, wygrywał dwukrotnie w kraju, ale w Warszawie przegrywał, czy to z Bronisławem Kamorowskim, czy z Efem Trzaskowskim. Więc spalili kandydata. Nadrabiał w innych miejscach, ale no to pokazuje, że właśnie nie wiem, czy dobrym miejscem na to, żeby, jakby nazwijmy to, kandydata sprawdzić, jakie są jego możliwości, jest Warszawa, bo to raczej może przyciąć skrzydła niż dodać. No dobrze, to kto teraz może wystartować w wyborach prezydenckich, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość? Kto tam się... No bo Mateusz Morawiecki pewnie chce. Ja nie wiem, czy chce. No to ja nie odkryję Ameryki. Jest kilka nazwisk, o których się mówi, takich, które pewnie gdzieś są rozważane. To jest, prawda, były premier Mateusz Morawiecki, była premier Beata Szydło, mówiło się też o byłej marszałek Elżbiecie Witek, czasami był wspominany były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Ja myślę, że te decyzje gdzieś zapadną gdzieś za jakieś pół roku, czyli na przełomie. Czyli kiedy? Gdzieś tak pewnie bardziej listopad, grudzień, na kilka miesięcy. Chyba, że coś nastąpi jakieś przyspieszenie, no ale sądzę, że to może być bardziej po wakacjach. A Andrzej Duda kiedy było ogłoszone? 11 listopada w Krakowie 2013 roku. No też wcześniej, no bo nie był wtedy za bardzo rozpoznawalnym politykiem. Teraz pewnie, jeśli mówimy o bardziej rozpoznawalnych politykach, to można zrobić trochę później i pewnie tak jak każda partia, będą zamawiane różnego rodzaju badania, analizy, będzie patrzone, kto może być kontrkandydatem, z drugiej strony, kto wtedy powinien być. No to jest cała troszkę taka, no dość, nie chcę powiedzieć, że skomplikowana operacja, ale jednak wymagająca nie tylko takiej decyzji liderów, ale wcześniej opartej na intuicji, na przekonaniu, ale także poparte różnego rodzaju, nie wiem, badaniami, analizami i na to jeszcze jest trochę czasu, bo też po drugiej stronie pewnie te nazwiska będzie się kilka nazwisk pojawiać. No ale czy my możemy na przykład na dzisiaj powiedzieć, że raczej Prawo i Sprawiedliwość tam w 95% albo 85% no nie wygra wyborów prezydenckich? Nie, no tak, takiego nie. Czegoś nie można powiedzieć, bo nie wiemy, ilu wystartuje, jacy wystartują kandydaci, jaka będzie sytuacja, w jakim miejscu będzie obóz rządowy dzisiejszy, no za rok, jaka będzie sytuacja gospodarcza, społeczna, międzynarodowa, no to naprawdę już wiele razy, czy kilka razy słyszałem, że ten polityk na pewno już nigdy nie wygra, ta partia zaraz się rozpadnie, czy ta partia już nie ma przyszłości, tak mówiono o PiSie, mówiono, że o Platformie też, że już nie wróci do władzy i tak dalej, więc no, w polityce nie, przynajmniej nie tylko w Polsce, ale w ogóle w polityce nie można od razu zakładać, że ktoś na pewno wygra, albo ktoś na pewno przegra, bo już takich, którzy mieli być prezydentami w pierwszej turze, to już o takich też słyszeliśmy, a potem przegrywali, albo ci, którzy byli skazywani na porażkę, wygrywali. Więc ja myślę, że to nie będą łatwe wybory dla Prawa i Sprawiedliwości, bo
bo no już Andrzej Duda trzeci raz nie będzie startował. Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, więc też ma mniej instrumentów takich, nazwijmy to, kampanijnych. No ale nie można też z góry założyć, że partia, która cały czas ma 30% wyborców, partia, która ma teraz swojego prezydenta, więc jej kandydat dwukrotnie wygrywał, że już nie wygra. No, będzie to pewnie trudne zadanie, bo musi pomyśleć znowu o przyciągnięciu wyborców, nie tylko tych swoich takich wiernych, twardego elektoratu, ale także pozyskać nowy. I w tym sensie będzie trudno i musi znaleźć takiego kandydata i prowadzić taką kampanię, żeby to było możliwe. No bo po drugiej stronie też należy się spodziewać, że też będą mocni kandydaci. Czy to będzie Rafał Trzaskowski, czy Donald Tusk, czy Szymon Hołownia, to też będą walczyć. Czy Władysław Kosiniak-Kamysz, to też będą kandydaci, którzy będą, jeśli będą kandydować, to będą kandydować nie po to, żeby sobie tam wpisać to do CV, tylko żeby wygrać. A kto byłby jakby trudniejszym przeciwnikiem dla Prawa i Sprawiedliwości ze strony Platformy? Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski? No, trudno mi się powiedzieć. Na pewno jest tak, że Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich wtedy, kiedy będzie miał duże przekonanie poparte właśnie badaniami, że ma je bardzo dużą szansę wygrać, no bo jemu nie potrzeba kolejnej porażki prezydenckiej. W momencie, kiedy wrócił zwycięsko jako premier, przegranej w momencie, kiedy za 5 lat nie wiadomo, czy będzie możliwość się odegrania, więc jestem przekonany, że Donald Tusk decyzję taką, czy startuje, czy nie, to podejmie bardzo świadomie, w sensie takim, że nie będzie szedł na ryzyko. Mhm. Ale jeśli chodzi o Rafała Trzaskowskiego, to jego zwycięstwo w pierwszej turze wyborach prezydenckich na pewno go też wzmocniło, bo wiadomo było, że wygra te wybory, tu niespodzianki chyba nikt się nie spodziewał, ale mogło być takie okoliczności, że na przykład, nie wiem, w pierwszej turze przez jakąś tam niższą frekwencję czy coś by dostał 49%, wygrał w drugiej turze 65 czy 70, ale zawsze by ktoś powiedział, że proszę bardzo, potrzebować dwóch tur, więc tutaj ta pierwsza tura zwycięstwa 57, tak, 58%, takie bardzo, bardzo duże, też go o tym wzmocniło i cały czas jest kandydatem, myślę, takim, który Platforma bierze go pod uwagę. No jest jeszcze Szymon Hołownia też, na pewno marszałek Sejmu z ambicjami, więc tu będzie tutaj też się elektoraty stronie... mogą zjadać. Tak. Zobaczymy, no, tu jest jeszcze rok czasu, to jest niedużo wyborów, a jednak nikt jeszcze się nie będzie tutaj ujawniał pewnie z ostatecznym kandydatem, żeby też, nie wiem, za wcześnie nie spalić, za wcześnie nie był atakowany. To jeszcze jest troszkę czasu. Prawo i Sprawiedliwość, ono miało takie przekonanie i PR-owcy, że Donald Tusk jest łatwym przeciwnikiem, bo można właśnie go wyciągnąć, i tak próbowali w tamtej kampanii, zresztą to zrobili. Wszystkie rzeczy TVP pokaże i go rozjedzie. No i okazało się to przeciwskuteczne. No to być może w tym, gdyby on był kandydatem na prezydenta, to też by się okazało przeciwskuteczne. Przypominanie tych wszystkich rzeczy, szczególnie, że już nie mają też aparatu, tak jak mówimy, mediów publicznych. No tak, i jeśli by doszło do sytuacji, że jest w drugiej turze kandydat Prawa i Sprawiedliwości Donald Tusk, a więc cała ta koalicja dzisiejsza rządowa go popiera, to też już nie mogą być. Dlatego Prawa i Sprawiedliwość musi przynajmniej powalczyć o część elektoratu, czy kandydat Prawa i Sprawiedliwości, no, który dzisiaj głosuje na trzecią drogę przede wszystkim, miej na Platformę. No bo wiadomo, że wyborcy Platformy raczej nie przerzucą swoich głosów na kandydata Prawa i Sprawiedliwości, ale już wyborcy gdzieś tam trzeciej drogi, jakby mieli jakąś kandydata, który jest do nich z ofertą, to tu przepływy elektoratu są możliwe, plus oczywiście wyborcy, którzy wchodzą nowi, wyborcy, którzy rzadziej interesują się polityką. Tylko, że tak jak mówię, to musiała być kampania, której założenie jest takie, znaczy założenie, no, kampania, w której się pamięta, że żeby zostać prezydentem, trzeba mieć 50+1, że w wyborach do Sejmu można czasami rządzić, jak się ma 37,5 czy 41, a tutaj trzeba przekonać 50+1 głosujących, więc nie tylko swój elektorat, ale także no, sporą grupę ludzi, którzy na co dzień nie głosują na daną partię. A co będzie robił Andrzej Duda po swojej prezydenturze? Nie wiem, już nie jestem od dłuższego czasu rzecznikiem prawa prezydenta. No tak, proszę pytać prawa prezydenta. Ale co on może robić? No, myślę, że są różne możliwości, czy międzynarodowe, czy powody krajowej polityki, ale nie chcę tutaj wchodzić w dywagacje, bo to zależało będzie głównie od samego pana prezydenta. O tym powrocie krajowej polityki gdzieś było głośno w mediach, że razem z Mateuszem Morawieckim mieliby stworzyć partię. Na ile to jest jakby realny scenariusz, że panowie tworzą wspólną partię, rozumiem, w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości? Nie wiem, na ile to jest realny scenariusz, natomiast wiem, że byłym prezydentem w Polsce, trudno jest odnaleźć się w polskiej polityce
polityce partyjnej. I to jeszcze w takim no, pierwszym rzędzie, czy jako woli liderów. Czasami ci prezydenci byli gdzieś tam wykorzystywani na różnego rodzaju, przy różnego rodzaju wyborach, poparcia i tak dalej, ale i Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski w Polsce już później roli takiej czysto partyjnej nie odegrali, nie wrócili do swoich jakichś partii, nie stanęli na ich czele, nie zostali nie wiem, później premierami. No, taka jest specyfika, że po byciu prezydentem, zwłaszcza dwie kadencje, no już pewnie też nie ma takiej, nie ma takiego... Nie też powera, ale też nie ma takiego... takiej konieczności, żeby jeszcze raz coś udowadniać. No, jak ktoś został dwa razy prezydentem, wygrał wybory, no to już... To już jakby też i sobie, i innym udowodnił, że jest politykiem, który jest politykiem spełnionym i chyba nie ma też takiej właśnie konieczności, żeby jeszcze coś udowadniać i nie wiem, zostawać liderem partyjnym i jeszcze znowu tam w kolejnych wyborach startować i jeszcze. Ale to młody tylko. Polityk będzie. No, Aleksander Kwaśniewski też jak kończył swoją drugą kadencję, był chyba rok czy dwa, niewiele starszy od Andrzeja Dudy, odnalazł się gdzieś w różnego rodzaju inicjatywach międzynarodowych. Być może to jest właśnie takie naturalne pole dla byłych prezydentów. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Łapiński był moim gościem. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. To był program Mówiąc Wprost. Słuchajcie nas jutro o 8 rano i oglądajcie na YouTubie i wprost.pl. Nagranie i produkcja Studio Plac.